No tak zawsze, co rozumiem? Do góry będzie doszli? Nie wiem. Chyba tak, bo tak bardzo wieje nam, nie? A tak to nie? Znaleźli Jezusa Chrystusa, a potem wrócili do swoich krajów, do swoich narodów. I o tym Chrystusie mówili. I oni byli pierwszymi misjonarzami. Oni roznieśli wieść całemu światu, pogańskiemu wtedy, że narodził się Mesjasz. Święto objawiło. Myślałem, że się wrócę, Ezutenko. Ej, słuchajcie, walignowy minąłem do Łodzi cały czas czarna. Thank you.
Teraz, według gatunku, każdy owoc miewa. Bóg widział, że roślinność ta dobrem się stanie. I tak upłynął trzeci wieczór i poranek. Rzekł Bóg: niech będą światła na sklepieniu nieba, gdyż wyznaczyć miesiące, dni i lata trzeba. Trawy, zioła, krzewiny, owocowe drzewa, chodźmy w kości, w miłości, faję przy mnie Ewa. Ja niewiasta? Mężczyznę pozostałam wzięta, a Bóg sprawi, że nasza miłość będzie święta. Raj na ziemi, cudowny Bóg dał raj na ziemi. Niech piękno i radość nigdy się nie zmieni. Jak miło jest pracować w Edenu ogroda. Znamy organizatorów i tych duchowych naszych przewodników i tych świeckich, którzy tworzyli ten wspaniały spektakl, któremu na imię Jasełka. Jasełka w tym najpełniejszym wymiarze. Bardzo serdecznie dziękujemy księdzu prałatowi Henrykowi, który przybył wraz z parafią świętego Stanisława.
bardzo dziękujemy księdzu kanonikowi Karolowi, który przybył z panem Marcinem i z całą parafią z Podlancza. Bardzo serdecznie dziękuję wam, kochani parafianie, z zesłania Ducha Świętego, wszystkim przyjaciołom. Bardzo serdecznie chciałbym podziękować tym, którzy dzielili się w rolę, grając podczas tego naszego przemarszu. Różne sceny przywołujące nam na pamięć wydarzenia z Pisma Świętego. Dziękuję dzieciom, które jako nasze aniołki wieruszowskie Jest. Nie widziałam. Na końcu szła. Ładny Jezusek, jaki fajny. Kanonik musi dowodzić. Na końcu szła.